Ogłoszono już 8. edycję naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu miasta Suwałki przeznaczonej na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych. Wnioski można składać do 15 maja 2024 roku. W tych minionych 7 edycjach przekazaliśmy ponad 500 000 złotych na 51 projekty dotyczące różnych potrzeb, które wynikają z funkcjonujących ogrodów działkowych, czy to alejki, czy to ogrodzenie, czy jakaś instalacja wodociągowa, energetyczna, oświetleniowa, monitoring, jakieś wiaty, jakieś świetlice. Tych pomysłów i tych potrzeb w rodzinnych ogrodach działkowych jest bardzo dużo. 100 tysięcy złotych to kwota, jaką Urząd Miejski w Suwałkach dofinansuje rodzinne ogrody działkowe działające na terenie miasta. Pieniądze trafią do tych ogrodów, które przygotują swoje propozycje. Fajnie, że możemy jako samorząd również wspierać rozwój, funkcjonowanie tych miejsc, gdzie mieszkańcy odpoczywają, relaksują się. Miejsc położonych niedaleko osiedli, zwartych zabudowy, takie chociażby osiedla Północ. Jest to taka odskocznia. Można wsiąść na rower, pojechać i sympatycznie spędzić czas na swojej działce. W ciągu 7 lat, od kiedy wprowadzono ten program, udało się wesprzeć aż 51 projektów na łączną kwotę 520 tysięcy złotych. Za te pieniądze wybudowano m.in. alejki ogrodowe, wykonano remont i budowę ogrodzeń, świetlic lub wiat do spotkań. Rody w Suwałkach cieszą się ogromną popularnością, dlatego jako forma zagospodarowania terenu będzie ona chroniona w miejscowych planach zagospodarowania. Te wszystkie tereny zielone właśnie zajmowane dotychczas przez rodzinne ogrody działkowe. Absolutnie nie ma żadnych planów, żadnych zamiarów dotyczących innego przeznaczenia obszarów, na których dzisiaj funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Także korzystając z okazji chciałbym uspokoić działkowców. Nic im nie grozi. Ogrody jak były, tak będą w naszym mieście. 4 kwietnia rusza nabór wniosków do kolejnej edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Wnioski składać będzie można do 30 kwietnia. Wzrastają środki na SBO. To kwota 3 milionów złotych. On się zmienił w stosunku do poprzednich budżetów, bo poprzednio ta kwota była rozdysponowana na projekty duże inwestycyjne, średnie i projekty miękkie, społeczne. Teraz jest jedna duża kwota 3 milionów złotych. Jeden tylko projekt nie może być większy jak 50% tej puli środków przeznaczonych, czyli 1,5 miliona złotych. Głosowanie odbędzie się w terminie od 21 czerwca do 10 lipca 2024 roku, a wyniki poznamy 2 sierpnia. Będziemy mieli więcej czasu, żeby te wszystkie wnioski przygotować do realizacji, tak żeby nie było takich sytuacji, że kończy się rok budżetowy, rok kalendarzowy, a my część tych projektów niestety jeszcze nie wykonaliśmy, bo trzeba było opracować najpierw dokumentację, uzyskać pozwolenie na budowę, a dopiero później wyłonić przetargu wykonawcę i tak dalej. To wymaga bardzo dużo czasu. Jak wcześniej rozpoczniemy te przygotowania, także tutaj mam nadzieję, że wyrobimy się w tym przyszłym roku. Z okazji zbliżających się świąt chciałbym wszystkim mieszkańcom naszego miasta oraz naszym gościom przekazać najserdeczniejsze życzenia. Życzę świąt zdrowych, pogodnych i wiosennych. Niech radość wynikająca z zmartwychwstania Pańskiego zagości w waszych sercach, w waszych domach i w waszych umysłach. Niech to będą święta rodzinne, święta spędzone z waszymi najbliższymi. Chciałbym również, żeby były to święta z odpoczynkiem, relaksem, a oczywiście w poniedziałek życzę symbolicznego śmigusa dyngusa. Wszystkiego najlepszego, wesołego, alleluja!